ziomeczki, to ja, Wojtek Pietraszek, rockday.pl. Pierwszy odcinek z serii ćwiczeń gitarowych, na którym już zaczniemy coś konkretnego działać, konkretne ćwiczenia robić. Pierwsze uwagi, które chyba będę za każdym razem mówił, to jest tak. Pierwsza rzecz, uważajcie na gniazdo w gitarze, czy też kabel, prawda? Jeśli ewentualnie robimy jakiekolwiek ćwiczenia, to po prostu, żeby ten kabel nam nie przeszkadzał. Są sposoby takie, że można ten kabel zrobić tak, jeśli mamy gitarę, przeplatamy tak, o, prawda? Cyk. W ten sposób, nawet jeśli nadepniemy na kabel delikatnie, to nie uszkodzimy gniazda, prawda? Nie uszkodzimy tego. Tutaj wiadomo, to jest wtedy jest bardziej zaciśnięte, więc opór stawia przy zaczepie przy zaczepie paska. Tak to wygląda i to nie to, że to jest jakiś wymysł teraz wygłupy, prawda, do tych ćwiczeń gitarowych, do tego fitnessu, tylko generalnie to jest tak, że na każdej próbie czy koncercie takie w ten sposób kabel zaplatam i większość gitarzystów w ten sposób właśnie robi. Wiadomo, najgorsza rzecz to sobie gramy i sobie nadepniemy na kabel i sobie później gramy zadowoleni i nas nie słychać, prawda? Dopiero po paru minutach patrzymy, że jednak kogoś nie słychać, hello, patrzymy, a to jednak my jesteśmy, prawda? To jest pierwsza podstawowa rzecz, czyli kabel zapleciony przez ten. Ja muszę jeszcze odplątać troszeczkę mój kabel. Dobra, jest, wszystko jest ok. No i teraz następna rzecz. Musimy sobie znaleźć troszeczkę miejsca, prawda? Czyli generalnie, no tak żeby mniej więcej nie uszkodzić gitary, prawda? Samej gitary, żeby nie przywalić gitarą nigdzie. Czyli pierwsza rzecz. Uwaga na gniazdo gitarowe, żeby go nie zgnieść, ewentualnie jeśli mamy jakąś kątową wtyczkę, to jest lepiej. Jeśli ktoś ma gitarę, gdzie tu jest gniazdo, to już jest inna sprawa, prawda? To już tak bardzo nie przeszkadza. To jest uwaga na gniazdo. Uwaga na kabel, żeby nie nadepnąć, no to jest druga rzecz, prawda? Trzecia rzecz to jest po prostu, żeby gdzieś nie obić gitary, gdzieś w jakieś elementy. Więc dobra, zaczynamy ćwiczenia fitness gitarowy. Pierwsze ćwiczenie mi się wydaje, że najłatwiejsze, które byłoby, to jest po prostu podskakiwanie z gitarą. I to oczywiście jak najbardziej jest na scenie używane, scenicznym elementem niektórych gitarzystów, czy dużej liczby gitarzystów, to właśnie jest podskakiwanie z gitarą. To, więc nie jest to jakiś mój wymysł, że po prostu wydurnianie się. Najprostsza forma tego ćwiczenia to byłoby po prostu mamy gitarę i bez grania, bez niczego, po prostu spróbuj sobie jebu du bu. Prawda, sobie podskakiwać, prawda? Mamy tak. Zrobię sobie, nie wiem, z 10 powiedzmy podskoków. Podskakiwanie w miejscu, prawda? To jest podstawowa wersja, podskakiwanie w miejscu. Ale możemy oczywiście się przemieszczać też do ustu, prawda? Wiem, że to jest bardzo śmieszne, to jest takie. Dobra, to jest takie podstawowa wersja tego ćwiczenia. Nogi tutaj, łydki naprawdę się męczą podczas tego podskakiwania, więc to nie jest takie. Wiem, że ci, którzy patrzą i są sceptyczni co do tych ćwiczeń, to po prostu sobie wyobrażają, że to po prostu co za debil podskakuje, ale prawdę powiedziawszy, naprawdę to jest fizycznie wyczerpujące. Czyli to był pierwszy rodzaj ćwiczenia, podskakiwanie bez grania. Teraz spróbujmy sobie wziąć jakiś riff i grając ten riff podskakiwać. Czyli na przykład, no nie wiem, Seek and Destroy na przykład. No, granie i podskakiwanie równocześnie jest to w pewien sposób męczące. Oczywiście dla kogoś, kto to robi pierwszy raz, to jest w ogóle mega trudne, ponieważ podczas podskakiwania, no, tu jeszcze w miarę możemy sobie, w miarę to jeszcze jest fajne, ponieważ podskakujemy z gitarą, a ten układ tutaj ręki, czy ta stabilizacja tej ręki, prawda, ten punkt oparcia, on w miarę jest jeszcze utrzymany, powiedzmy, możemy nawet podczas grania
gitarę jakoś przycisnąć, prawda? W miarę ona jest stabilna i to mi się wydaje, że to jest takim punktem zaczepienia do tych wszystkich ćwiczeń, żeby zawsze mieć jakoś tą gitarę tutaj zablokowaną, ten układ ręki, prawda? Układ rąk względem gitary na pasku, żeby był taki sam, prawda? W sensie, że nie za bardzo zmienić jakoś, prawda? Jakoś chyba, że jakieś takie specjalne ćwiczenie, jakieś takie tego, to sobie zmieniamy trochę kąt. Ale w każdym razie w tym podskakiwaniu to byłoby na tyle dobre rozwiązanie. W każdym razie spróbujcie teraz wy sobie zrobić, nie wiem, 10 takich podskoków z gitarą w miejscu, może być miejsce. No nie mamy miejsca za dużo, to wypadałoby podskakiwać w miejscu. Uwaga! Trzeba przyznać, że to jest wyczerpująca rzecz. Chodakowska by nam pozazdrościła tego. Ona nie gra z gitarą, nie ćwiczy z gitarą. Tak więc no, jesteśmy lepsi od niej, tak? Może nie tacy ładni jak ona, ale lepsi. Dobra, w każdym razie widzicie, no ja tutaj grałem już troszeczkę bardziej takie skomplikowane rzeczy, nie tylko ty, prawda? Ważne też jest to, że tempo utworu jest tutaj generalnie odpowiednikiem tych naszych podskoków, prawda? To mieliśmy tempo. Prawda? W ten sposób. Gdybyśmy na przykład mieli Master of Puppets. Tu widzicie, tu już jest tempo narzucone z góry przez twórców fitnessu gitarowego, przez pana Hetfielda i Hammeta. Tempo już jest narzucone, więc generalnie oni ćwiczyli to w takim tempie, założę się, fitness w stroju, takich obcisłym stroju na pewno te ćwiczyli. No, także dobra, widzicie, to jest taka sprawa jednak. Co piosenka, to już mamy troszkę inne podskakiwanie, prawda? Na przykład mamy, załóżmy, Enter Sandman, to już mamy inne. Kochani, teraz wydziałajcie, ponieważ ja się zmęczyłem, to wy już teraz działajcie, papatki. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz
zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki.